Hej, siema, tu Paweł Gaming, witam was w kolejnym odcinku Wiedźmina 3. 18.26, robi się grubo. A jak grubo, to i dzień muszę mieć. No kurwa, tam wszystko jest w ogóle. Jak mam tam się dostać, tego to ja nie wiem. Ale coś tu... O! Ty, nie wiem... Jasny chuj! Ja pierdzielę, panie! To jest, żeby się nie zabić. Czekaj, krogorkach mamy niedaleko. Łódka! Dobra, nie rozumiem tego. Co można się pod mostem? Ruszę. Dobra. Dobra. 192 kilo, ja pierdolę. W sumie... Chodźmy lepiej do tego. Do tego, bo tam oczywiście będzie ten. To sprzedamy. Sprzedamy tam. Zamieć dużo koron. Ale dobra. Minęły niecałe 4 minuty, a jutro będzie powiedzieć ciekawie. Ze względu na wczoraj walczyliśmy z bandytami, którzy podobno mieliśmy przetransportować tak wino w ich miejsce. Powiedział coś o porcie. W sumie... Szybko sprzedamy i potem... No i potem szybko... No i szybko podróżą pójdziemy do portu. Idziemy mieć tą kusę. Seria płotka, tam się pojawiłeś? Nie znajdziecie lepszych towarów w całym Tucson. Dobra, szybko chodźmy lepiej do tego chłopa. Szybko sprzedamy i będzie git. Co tam siwy, szukasz rozrywki? Serio? Facet szurofeskę. No ja pierdzielę. I jeszcze przed drzwiami. Dobra. Witam. Pokaż mi swoje to. Dobra, pokaż mi swoje towary, tak wiem. I kolejne 52 poziom. Plus 7. A ja na razie zostawię ten.
No, 149. No kurwa, no. Co dalej dla niego? A dalej takie niby gówna. No dobra. Chyba na razie to tyle będzie. Bywaj. Bywaj. Powodzenia na szlaku. Bywaj bestii! To Depejrak Bejran padł ofiarą własnego tchórzostwa! Pamiętasz, Bill? Urzeczyłem się na winę. Bestia znowu uderzyła! Że ja pozwolę po ciebie na winę. Zachować spokój, burt nie wszczynać! To mnie w ogóle nie dziwnie, że ludzie mówią, że mnie znają, a tak naprawdę nie znają. Dobra, jesteśmy już w porcie. Teraz biegniemy spotkać się z Harrietą. Znasz ten przebój? Zdejmij spodnie się. O Jezu, to kurwa co? Zdejmij spodnie i co? Co za dzień. A niech ma tutaj, dobra. Dobra, jesteśmy na miejscu. Jej miłość czeka na ciebie w środku. Jesteś wreszcie. Jeszcze tylko Damien. Boję się, że coś mu się stało. Kapitan wygląda na takiego, który potrafi o siebie zadbać. Może i potrafi. Ale ten Cintryjczyk to nie byle jaki przeciwnik. Udało mu się wykraść książęce wino sprzed nosa moich gwardzistów. Gdyby nie przypadek, nigdy byśmy się o tym nie dowiedzieli. A przede wszystkim to on wyznaczał wampirowi kolejne ofiary. Trzeba nie lada tupetu, żeby szantażować takiego potwora. Wciąż nie wiemy, czy to Cintryjczyk stoi za porwaniem i szantażem. Mógł zajmować się tylko kradzieżą wina. Nawet jeżeli tak było, to potem sprzedawał je szantażystom. Jak dla mnie, to czyni go współwinnym. Bez względu na to, czy to Cintryjczyk jest odpowiedzialny za te morderstwa, musimy go znaleźć. Nawet jeżeli nie jest to jego sprawka, to może wiedzieć, kim jest nasz szantażysta. Poza tym jest jeszcze jedna kwestia, równie ważna jak to, kto zlecił zabójstwa. Dlaczego to zrobił? Słyszysz? Ktoś idzie. Co tak długo? Powinieneś tu być już kilka godzin temu. Okazało się, że Cintryjczyk nie pracuje sam. Walczymy nie z jednym człowiekiem, a z całą grupą. O kurwa. Nasłał na nas kilku bandytów i wywiązała się walka. Jeden z gwardzistów ma złamaną rękę, a drugi strzaskane kolano. Będzie kuleć. Za twoją głowę, Wiedźminie. Też podobno wyznaczył niemałą nagrodę. Przejdźmy do konkretów. Udało ci się czegoś dowiedzieć? Opowiem od początku. Sprawdziliśmy, kto wynajął ten magazyn portowy, do którego wcześniej wieziono wino. Okazało się, że najemcą był podstawiony żebrak. Znaleźliśmy go i przepytaliśmy. Tego mężczyznę, który zapłacił za wynajęcie magazynu, spotkał żebrząc pod barżanciarnią. Tam pomógł nam zwykły przypadek. Kelnerka przypomniała sobie, że niechcący wylała wino na szlachcica mówiącego z cyntryjskim akcentem. Jak wyglądał? Podała rysopis, jakich wiele.
Przystojny, przyzwoicie ubrany mężczyzna z brodą, żadnych znaków szczególnych. Właściwie równie dobrze to mógł być każdy. Ale na szczęście pamiętała, kim była jego towarzyszka. Aha. Cintryjczyk spotykał się z Cecylią Belante. Siostrą. Z tą śpiewaczką? O, słyszałam o niej, podobno jest bardzo utalentowana. Z tą samą. Natychmiast udaliśmy się do jej domu. Cecylii nie było, ale przesłuchaliśmy jej służbę. Jedna z pokojówek twierdzi, że Cecylia ma się dziś wieczorem spotkać z cintryjskim szlachcicem. Zaprosiła go na przyjęcie organizowane przez Mandragorę. Co to za Mandragora? To klub, który zrzesza miejscowych artystów. Malarzy, rzeźbiarzy, ale też trubadurów i tancerki. Nigdy o nim nie słyszałem. Robią wokół niego otoczkę bardzo ekskluzywnej loży dla wybranych. Co jakiś czas urządzają przyjęcia, na które zapraszają tylko bogatych mecenasów. Zakładają maski balowe, a potem piją i flirtują. I się wruchają. To wiadomo. Wygląda na to, że jeżeli chcemy go dopaść, to musimy iść za nim na przyjęcie. Wiedźminie, czytasz w moich myślach. Zbiorę ludzi i otoczymy miejsce spotkania. Mysz się nie prześliźnie. Wykluczone. Jeżeli Cintryjczyk rzeczywiście ma ludzi w mieście, to może się zorientować i znowu nam ucieknie. Rację. Musimy działać ostrożnie. Najlepiej będzie pójść tam i wtopić się w tłum. Dokładnie tak zrobimy. My? Wasza miłość. My, to znaczy ja i Geralt. Pójdę z Wiedźminem. Przyda mu się moja pomoc. Gdzie odbędzie się to przyjęcie? Mandragora spotyka się zawsze w tym samym miejscu. W rezydencji na terenie Górnego Miasta. To bardzo elitarna okolica. Geralt, przebierz się w coś odpowiedniego i spotkajmy się w Górnym Mieście w zaułku Szalbierzy. O nie! Na wszelki wypadek. No dobra, chodźmy. Zuchwały drań z tego Cintryjczyka. Już wieczór? Gdy księżna się śmieje, to nie ma żartów. A gdy chce mi się ruchać, to też nie ma żartu. Dobra, gdzie jest ten... Co kurwa? Tak daleko? Wiecie? Dajmy kurwa ranek, bo kurwa... Czy to słońce w ciemności, to ja kurwa nie widzę nic. Dam ci radę, Wiedźmak. Jeśli nie masz po co żyć, żyj na złość innym. Dobra. Właśnie, podobno ktoś postanowił dodać... Patrz... Do widzenia czy do godzika. Czyli więc jestem dość bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało. Nie, nie teraz, proszę was. Buty byś sobie wypastował, włóczęgo. Ej. Tylko kurwa nie wróciega, okej? Okay? Ma twoją kurwa godność. La 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 la. No, nawet ładnie śpię. Nie myśl, że ci wszystko wolno. A mi wszystko wolno. I co zrobisz? Zeszesz się? Dobra, jesteśmy już blisko... No właśnie. Warszaw Krawiecki.
No dobra. Sakreble! Co za styl! No! Słucham? No dobra, dobra. Tu nie ma co słuchać. Tu trzeba dobra. Się... Przewinę to lepiej. Czekamy pita? Nie. Żarty na bok. Ależ proszę... Dobra. O! Elegancki Battle Duplet. No spoko. Elegancki bukler. Eleganckie buty bukler. Dobra, tyle wystarczy. Dzięki. Zawsze do usług. Chyba właśnie, podobno też ma ten. O, wit... Też maski. Żarty. Ależ... To też zacznę chyba sam maskę. A, wilka. Tak jak zawsze. Dzięki. Dzięki. Zawsze do usług. Dobra. I znowu musimy się przebiegnąć. A nie dziwota, ratuje go księżna. A tak propo. To wiedzie... Trzeba wrócić w ciągu dnia. Trzeba wrócić w ciągu dnia. Co kurwa? Klawa u nas, co nie? Serio? Dyplom Akademii Obserwatorskiej w kieszeni, a tu byle fryzję podobnie zerwane. Proszę? Pieniądze? Nie, pan na pewno nie do mnie. Zawsze. Dobra. Tylko wymienię walutę. Witam. Chciałbym wymienić walutę. Bardzo proszę. 2050-100! Przyjdę później. Do usług. Ja pindole, panie! Paragraf 20. Kurwa, ja to kurwa jestem. Jestem jebany kok. Kurwa, nie tędy, tędy. Tralalalalalalala. Jezu, kurwa! Co tam słychać, kumie? Reginald Dobry powrócił! Nie możecie tego przegapić! Bilety tylko u mnie! No właśnie, co do tego wyzwania, to było też fajne wyzwanie. Fajne zadanie. Wyskadzonych jaj. Dobra. O, przynajmniej muszę się przebrać, tak? No tak, coś się spodziewałem. Dobra. Ładna melodia. Ile musimy czekać? Spóźnia się. Czemu mnie to nie dziwi? Oczywiście. Wieczorem. Jak inaczej. Maska. No proszę. Nie przypuszczałam, że masz takie wyczucie stylu. Wyglądasz naprawdę nieźle. Może nie jak młody artysta, ale nieźle. Jeszcze tylko jeden drobiazg. Masz, załóż to.
Maska, serio? Maska balowa? W czasie przyjęć noszą je wszyscy członkowie Mandragory. Jak taką masz, nikt nie będzie pytał, kim jesteś. Dlaczego noszą te maski? Pewnie myślą, że to takie romantycznie tajemnicze. Ale prawda jest taka, że dzięki temu trudniej poznać, kto po pijanemu podszczypuje młode artystki. Gdzieś to słyszałem. Chyba wiadomo od kogo. Chodźmy. Przyjęcie na pewno już trwa. Mhm. Dobrze, że schowałeś broń. Inaczej na pewno by nas nie wpuścili. No właśnie, przed chwilą schował. Aby jeszcze za nim przyszła. Masz jakiś pomysł, jak znaleźć tego Cintryjczyka? Musimy uważać, żeby go nie spłoszyć. Lepiej pytać o jego partnerkę, Cecylię. To nie wzbudzi podejrzeń. Znajdziemy ją, to znajdziemy też jego. Tak, masz rację. Musimy być ostrożni. Chodź, nasza kolej. Szanowna pani, łaskawy panie, mam niebywałą przyjemność powitać was na przyjęciu Mandragory. Dzisiejszego wieczoru szczególnej waszej uwadze polecam widowiska przygotowane przez artystów naszej społeczności. Opowiesz nam o tych widowiskach? Dzisiejszego wieczoru Mandragora ma zaszczyt przedstawić trzy wspaniałe pokazy. Pierwszym z nich był koncert wyśmienitej Cecylii Belante, śpiewaczki o głosie szlachetnym niczym diament. Niestety, jej występ już się skończył. Szkoda. Bardzo chcieliśmy posłuchać. Na szczęście zdążyliście na pokaz wielkiego Kalestiego, mistrza iluzji wizualnej. Przyjechał do nas aż z dalekiego Ofiru. Iluzja wizualna, ciekawe. Kim jest trzeci artysta? Trzeci i czwarty, bo jest ich dwóch. Mowa o braciach Tuvena, prezentujących swój najnowszy Mimodra. Bardzo zależy nam na tym, żeby spotkać dzisiaj Cecylię Bellante. Należą państwo do jej wielbicieli? Na pewno będzie dziś nie jedna okazja, żeby z nią porozmawiać. W tym tłumie niełatwo będzie ją znaleźć. Może mógłbyś nam trochę pomóc? Nie wiem, gdzie jest teraz, ale wiem, jak ją znaleźć. Słuchamy. Szukajcie kowirskiej orchidei. To znaczy? Cecylia ma ją wplecioną we włosy. Po orchidei poznacie ją bez trudu. Proszę, proszę. A Jaskier zawsze mi mówił, że artyści klepią biedę. Ta rezydencja nie należy do żadnego z nich. Oni są tutaj tylko gośćmi. Właścicielką rezydencji jest Oriana. Patrz, to ona, tam na balkonie. Chyba ją znamy. Widzę. Nie nosi maski? To byłoby bezcelowe. I tak wszyscy wiedzą, że to ona. Poszukajmy Cecylii. Jeżeli znajdziemy ją, to znajdziemy też Cintryjczyka. To ona jest w ogóle znacza wszystko. Atrakcja? Geralt, namaluj obraz. Proszę państwa, artysta brzemie w każdym z nas. Manifestacja paradygma. Fiolet, szlachetny kolor. Cudowny. Jak... Cóż za... Jeżeli znudzą się panu te kolory, zawsze można wyrzucić je do wiadra i wziąć inne. Jeden niewłaściwy ruch może zniweczyć cały wysiłek. Proszę nie przeszkadzać. Żółty? Wybrał żółty? Oczywiście, że tak. Transgresja w najczystszej formie. Trzeba wielkiej precyzji, aby wyzwolić delikatność z zakrętu. Bogowie, ale
Ależ krwisty czerwony. Ja widzę tu usta. Pełne zmysłowe usta. To już koniec. Pozwólcie państwo, że dokonam interpretacji. W mojej ocenie obraz przedstawia dualizm duszy, ciągłą walkę dobra ze złem i bunt. O tak, to cały on. Walka dobra ze złem. Dualizm człowieka. I bunt. Cały wysiłek. Proszę nie przeszkadzać. Ten obraz jest... Kąpieli się boicie? Nudzisz się, bo nie rozumiem. To metafora nieustannej walki o ignorantki. Metafora. I co jeszcze? Jak nie mogą się dogadać, to trzeba linę przeciąć i skończy się nieustanna walka. Tak jak ja mam iść w ogóle? Musi być ktoś znany. Ach, Hitole. Wyjątkowy. Bądźcie pozdrowieni. Szkoda, że przyszedł z partnerką. Przypominam ci, że ty też nie przyszłaś sama. Wielki płac? Przecież to coś. Jak mogę wziąć się za atrakcję? No cześć! Trzeba wyzwolić się z okowów formy. Przekroczyć granice poznania. Przyszedł z partnerką. Przypominam ci, że ty też nie przyszłaś sam. Barry, to tylko reprezentacja rozważań nad naturą bytu. Jest nieistotna. Istotna jest... Pozytę Reszkona? Wiecie, kroki Matyldy? O, chyba wiadomo kto. Narodziny Ludwika. Ja pierdolę. Uważaj, on naprawdę mocno uderza do głowy. Jestem odporny na używki. Przypominam ci, że ty też nie przyszłaś sama. Doprowadźcie się najpierw do porządku. Bo prawdziwy talent maluje jak wielki płac. Powinna być w jednej z lóż. No dobra, ale chodźmy dalej z atrakcją. To nie Cecylia powinna... Popatrz na tego maga. Chyba rzuca jakiś czar. Zobaczmy. Elek Heszek i Szalaba Durendu. Pretensjonalny. Wszystko mogli powiedzieć, ale pretensjonalnie? Tyle czasu pracowałem nad tym monodramem. A najgorsze, że była tam hrabina de Savelle. Teraz już nigdy na mnie nie spojrzy. Bla, 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 bla. Awangarda z trawangardą. Chodzi tylko o dwie rzeczy. Przepiękne. Pieniądze i dupcze. O! Te delfiny. To nie jest zwykła iluzja. On jest prawdziwym artystą. Robi wrażenie. Przypominam ci, że ty też nie przyszłaś sama. Wracając do tego... A co, jeżeli nie przyjdzie? Popatrz, lampiony. Na pewno. Podobno ich puszczają na nasze szczęście. Tak możesz być taka pewna. Braciszku, zaufaj. Obiecał... Niech będzie. Spróbujmy. Nie sądziłam, że wierzysz w takie rzeczy.
ci, że ty też nie przyszłaś sama. Kłaniam się. Witam. Bla, 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 bla. Awangarda, srawangarda. Chodzi tylko o dwie rzeczy. Pieniądze i dupczenie. Pretensjonalny. Wszystko mogli powiedzieć, ale pretensjonalny. Bla, 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 bla. Awangarda, srawangarda. Chodzi tylko o dwie rzeczy. O. Pieniądze i dupczenie. Zakochany Wiedźmin. Tylko czekam na ten nord. Bla, 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 bla. Awangarda, srawangarda. No tak. Ten obraz jest bardzo... Na pewno. Dobra, to potrwa. Nie przeszkadzać, nie przeszkadzać! Kwiat się zgadza. Oczywiście, że się zgadza. Z tym typem karnacji orchidea tworzy wspaniałą kompozycję. Mamy sprawę do twojej modelki. To zajmie tylko chwilę. Do mnie? Nie ruszać się. Możecie rozmawiać, ale proszę się nie ruszać. A dziwo chrypta w ogóle nie jest zazdrosna. O te cycki. No, no. Ten portret robi wrażenie. Poznaję ten styl. Przecież to Dorian Villers. Łaskawa pani słyszała o mnie? Ja słyszałam, że sama Anna Henrietta chciała zlecić ci wykonanie swojego portretu. Swego czasu odezwał się nawet do mnie pałacowy szambelan. Niestety odrzucił moje warunki. Co poszło nie tak? Kiedy dowiedział się, że maluję wyłącznie akty, zerwał wszelkie rozmowy. Mówił, że nawet nie będzie obrażał jaśnie oświeconej tą propozycją. Zawsze chciałem ją namalować. Taka strata. Myślę, że jeszcze będziesz miał okazję. Przyszliśmy tutaj specjalnie po to, żeby się z tobą spotkać. Ze mną? Ale dlaczego? Chcemy spytać się o cintryjskiego szlachcica, z którym tu przyszłaś. Cintryjskiego szlachcica? A, ty myślisz, że ja jestem Cecylią. Musiała mnie zmylić ta orchidea. Mówiłem, nie ruszać się! Na koniec występu Cecylia rzuciła ten kwiat w tłum. Ja go tylko złapałam. Ale widziałam tego szlachcica, o którym mówisz. Bardzo chcemy z nim porozmawiać. Jak on wyglądał? Jak wielu tutaj. Wysoki brunet w masce. Wiesz, gdzie on jest teraz? Cecylia dostała od niego niewielki podarunek. Pudełko miało kształt serca. Później razem poszli w stronę stołów z poczęstunkiem. Bardzo państwa proszę, że tak się nie da pracować. Zostawcie nas samych. Żebyś nie stanął. Ten obraz jest bardzo... Na pewno jest bardzo kolorowy. Prawdziwy talent! Maluje jak wielki płaszcz! Wielki płaszcz? Przecież to ty pacerz. Droga! Nie kupa! Miło was widzieć. Trzeba wyzwolić się z okowy wyjątkowy. Przekroczyć granice poznania. O, jest tutaj coś. Działka Fistechu.
Zatem to tak artyści osładzają sobie ból istnienia. Nawet nie chcę tego komentować. Tylko reprezentacja rozważań nad naturą bytu ten obraz jest nieistotna. Bardzo... Istotny jest przekaz. Aha. List miłosny napisany na serwetce. Zobacz. Miłości moja, pierdolę. Miłości moja? Promyku słońca na firmamencie mego życia. Co za grafomania. Ktoś zostawił lutnię. Podobna do tej jaskra. Jego była porysowana. Ktoś mu nią kiedyś przyłożył. O, jest pudełko. Jest. Puste pudełeczko w kształcie serca. Cecylia musiała je tu zostawić. Wygląda jak po flakoniku perfum. Pewnie dostała je od Cintryjczyka. Zapach wciąż unosi się w powietrzu. Chodźmy za nim. Jest. Puste pudełeczko w kształcie serca. Cecylia musiała je tu zostawić. Wygląda jak po flakoniku perfum. Pewnie dostała je od Cintryjczyka. Zapach wciąż unosi się w powietrzu. Chodźmy za nim. No dobra, musimy iść za tym zapachem. To prawdziwy talent! Maluje jak wielki płaszcz! Wielki płaszcz? Gdzie ona jest w ogóle? Jest równo, bo wydaje mi się, że prawy mankiet jest jakby wyżej. Jest dobrze, nie? O! Przykro mi. Wstęp tylko dla artystów Mandragory. Chodź, coś wymyślimy. Ja? Wszędzie poznam ten głos. Musiałeś mnie z kimś pomylić. Przez 15 lat służyłem w pałacu. Nie ma możliwości, wasza miłość, żebym was z kimś innym pomylił. Nie tak głośno. Jesteśmy tutaj incognito. To sprawa wagi państwowej. Rozkaz. Jak mogę wam pomóc? Mam nadzieję, że możemy liczyć na twoją dyskrecję. Oczywiście. Będę milczał jak grób. Szukamy Cecylii Belante. Widziałeś ją? Jest w swojej garderobie. Przyszła w towarzystwie jakiegoś szlachcica. Wyraźnie mieli się ku sobie. Jak wyglądał ten mężczyzna? Był wysoki i barczysty. Spod maski widać było, że nosi czarną brodę. I mówił z obcym akcentem. Przeciągał głoski. To na pewno on. Musimy dostać się do jej garderoby. Jak najszybciej. Tak jest. Zaprowadzę was. Lepiej zostań tutaj. A jeżeli ktokolwiek będzie próbował stąd uciec, zatrzymaj go. Rozkaz. Szybko. Chodźmy na górę. No, idziemy na górę. Zamknięte chyba to tutaj. Tutaj! I co, ruchał się? Bogowie! Nie żyje. To chyba Cecylia. Nie ma pulsu. Spóźniliśmy się. Poderżnął jej gardło. Co za bydlak. Drzwiami nie wyszedł. Strażnik by go zauważył. Może wciąż być w pobliżu. Musisz go znaleźć, zanim komuś jeszcze zrobi krzywdę. A ja natychmiast powiadomię Orianę. Koniec przyjęcia. Nie powinniśmy się rozdzielać. Geralt, nic mi nie będzie. Biegnij za tym człowiekiem, a ja sprowadzę straż.
Krwawy odcisk dłoni. To on. Zabił ją i pewnie wyszedł na balkon. Sprytnie. Wyważył drzwi i zrobił z nich podest. Musi być silny. Pewnie wspiął się po tej drabince. Chyba po tym. Ostrożnie. Może wciąż być w pobliżu. Ślady krwi. Miłość bywa jak budowany domku w kartce parcia szachowa. Wystarczy rozwój opinię pierwszy ruch, gdzie wszystko trzeba zarazić nowa. No, fajnie, fajnie. To wygląda na cenne. A jednak nie po to przyszedł. Kinkiet jest wygięty i usmarowany krwią. Ktoś chciał się go złapać? Na ościeżnicy są ślady krwi. Ktoś wypadł przez okno? Pęknięte lustro. Ktoś mocno w nie uderzył, a potem spadł na podłogę. Ogniwa z zerwanego łańcuszka. Pewnie to na nim wisiał klejnot. Drogocenny klejnot, a na nim krwawy odcisk palca. To pewnie po niego przyszedł złodziej. Obok leżą drobne ogniwa, jak z zerwanego łańcuszka. Widać, doszło do szamotaniny. Szkatułka z wyłamanym zamkiem, otwarta wytrychem. Tutaj mamy też coś. Pusty kałamarz, przewrócony w stronę pokoju. Bogato zdobiony nóż myśliwski. Pewnie wytrącony w czasie walki. Wygląda na to, że klejnot znajdował się w szkatułce. Cintryjczyk próbował go wziąć, ale ktoś mu przeszkodził. Wywiązała się walka, którą ktoś skończył za oknem. Upadek musiał go zabić. Skoro klejnot wciąż tu jest, tym kimś był pewnie sam Cintryjczyk. Albo i ona. Zatem to jest ten śledczy. Wiedźmin, tak? Tak, to on. Wspólnie znaleźliśmy ciało, a potem ruszył tropem zabójcy. I dotarłem tutaj, ale znalazłem tylko ślady walki. Wygląda na to, że Cintryjczykowi nie udało się kolejne zabójstwo. Niestety Cecylia nie miała tyle szczęścia. Biedna dziewczyna. Zawsze mówiła mi, że wybiera sobie niewłaściwych mężczyzn, ale nie przypuszczałam, że sprowadzi tutaj mordercę. Dam znać służącym. Niech natychmiast zajmą się jej ciałem. A my usiądźmy. To opowiem wam wszystko ze szczegółami. To jest ciekawe. To był ten zamek, gdzie byliśmy. Nakryłam go w trakcie kradzieży. Grzebał w moich rzeczach. I co? Wezwałaś straż? Nie było na to czasu. Nie chciałam, żeby uciekł. Akurat był odwrócony plecami, więc zaatakowałam. Uderzył głową o ramę obrazu. Krwawił i był zamroczony. Wyciągnął nóż. Potem wszystko potoczyło się bardzo szybko. Udało mi się wytrącić mu broń. Odepchnęłam go. A on wypadł przez okno. Tak.
Tak, właśnie tak. To niezbyt rozsądne stawać do walki z uzbrojonym złodziejem. Bo jestem damą i noszę suknię, a nie zbroję? Umiem o siebie zadbać. Szpilka do włosów może wyglądać jak ozdoba, ale wbita w oko zabija równie skutecznie jak miecz. Mówisz, że kiedy weszłaś do pokoju, ten mężczyzna próbował cię okraść. Stał nad moją toaletką i przeglądał biżuterię. Przyszedł po ten klejnot. Zabrałem go na wszelki wypadek. Przecież to serce tu są. Oriano, skąd je masz? Kupiłam od pewnej młodej dziewczyny kilkanaście lat temu. Dlaczego ten klejnot jest taki ważny? Serce przez lata należało do mojej rodziny. Później zaginęło. Nie sądziłam, że kiedykolwiek się odnajdzie. Wygląda na to, że ktoś szukał go bardzo wytrwale. Po złodzieju została torba z narzędziami. W środku był też ten rysunek. Proszę, zobacz. Serce tu są. Bardzo wiernie odwzorowane. Cintryjczyk pracował na zlecenie i bardzo dobrze wiedział, czego ma szukać. Czyli szukamy nie jego, tylko jego zleceniodawcę. To nasz jedyny dowód? Mamy jeszcze broń, którą zaatakował Oriane. To nóż myśliwski, służy do skurowania zwierzyny. Na rękojeści jest jakiś herb. To herb rodowy Duntyn. Pan tego kasztelu jest zapalonym myśliwym. Może to jest nasz trop? Duntyn. Pamiętam to miejsce. Jeszcze kilka lat temu było opuszczone. Jakiś czas temu wrócił do niego ostatni dziedzic rodu, Roderick. Wprowadził się tam i odnowił kasztel. Wiesz coś więcej o tym Roderiku? Jego dziadek był doradcą królowej Ademarty. W nagrodę jego rodzinie nadano te ziemię. Roderick jest odludkiem. Otacza się tylko niewielką drużyną rycerzy. O ile można ich nazwać rycerzami? To zbójcy z herbami na tarczach. Oriano, mam nadzieję, że wszystko, co zostało tu powiedziane, zachowasz dla siebie. Jeżeli ktoś dowie się, że kradzież klejnotu zakończyła się fiaskiem, zleceniodawca może nam uciec. Ale musimy działać ostrożnie. Wszystkim nam zależy na dyskrecji. Nie pytam, o co w tym wszystkim chodzi, ale oczekuję, że mnie też już nikt nie będzie niepokoił. Proszę mi wybaczyć. Pani Oriano, czy mogę prosić na słowo? Wybaczcie mi na chwilę. Ona jest wampirzycą. Taka niby sukwa, fakwa, coś tam. Jak mówi Keyword. Co myślisz o tej Orianie? Niewielu ludzi wprawia mnie w zakłopotanie, ale przy niej czuję się niespokojna. Ten rysunek wykonano na takim samym papierze, na jakim zapisano imiona ofiar wampira. Atrament jest również identyczny. Wygląda na to, że mamy naszych szantażystów. Którzy nie tylko stali za morderstwami bestii, ale też kradli Sangreal i chcieli dostać serce tu są. Zarówno wino, jak i klejnot są bardzo blisko związane z tobą. Nie wierzę, że to przypadek. Obawiam się, że dalszą częścią planu może być zamach na twoje życie. To może być coś jeszcze innego. Siostra. Chodzi o siostrę. Pośród tych ludzi może być moja siostra Siana. Została odsunięta z dworu, kiedy byłyśmy dziećmi. Moi rodzice ją wygnali. Od tego czasu jej nie widziałam. Dlaczego twoja siostra została wygnana? Siana była przeklęta. Twoi rodzice narazili się jakiemuś czarodziejowi? Nie. Urodziła się w złym czasie. Mówili, że jest dotknięta klątwą czarnego słońca.
Geralt, to prawda? Ludzie są źli, bo urodzili się w złej fazie księżyca? Może. A może dlatego, że od urodzenia traktuje się ich jak trędowatych. Izoluje i wytyka palcami. Pewnie nie było jej łatwo. Ona była zła na cały świat. Czuła się gorsza, ale kryła to pod maską pewności siebie i buty. Bywała też okrutna. Pamiętam jedną z takich sytuacji. Wmówiła Cedricowi de Colbert, że w snach potrafi przewidywać przyszłość. Byliśmy jeszcze dziećmi, a brat Cedrica kochał się we mnie. To było niewinne, szczenięce zauroczenie. Siana o tym wiedziała. Powiedziała Cedricowi, że przyśniło się jej, że zostanie zabity przez własnego brata. Cedric ukradł ojcu miecz i zabił brata. Do dzisiaj nie może się z tego otrząsnąć. W końcu musiała opuścić pałac. To było kilkanaście lat temu. Bardzo za nią tęsknię. Dlaczego sądzisz, że twoja siostra może być zamieszana w tę sprawę? Wiesz, ona była bardzo zaborcza. Zawsze była zazdrosna, jeżeli miałam coś, czego ona nie dostała. To chyba normalne między siostrami, że rywalizują. To prawda. Ja też nie pozostawałam jej dłużna. Czasami bardzo mi tego brakuje. Kradzież mojego wina była pierwszą poszlaką. To do niej pasuje. Ona lubiła utrzeć mi nosa. Pewności nabrałam dopiero przy sercu Tusson. Siana dostała je w prezencie od ojca. W czasach, kiedy jeszcze uważali, że jest tylko niegrzeczną dziewczynką. Jeżeli ktoś chciał zdobyć moje wino, a później zlecił kradzież książęcego klejnotu, to musiała być moja siostra. Zachcianki upadłej księżniczki. Ta, to rzeczywiście może być prawda. Teraz twoja misja nabiera nowego znaczenia. Pójdziesz do Duntyn i jeżeli Siana tam jest, odnajdziesz ją. Bez względu na to, co zrobiła, nie może jej spaść włos z głowy. Dopilnujesz tego. Jeżeli ona tam jest, znajdę ją. Oby ci się udało. Bardzo chcę z nią porozmawiać. Jak siostra z siostrą. Wasza miłość. Geralcie, chciałam kogoś przedstawić. Regis, co za niespodzianka. Nie wiedziałam, że jesteś w Beauclair. A to jest... Mój bliski przyjaciel, Detlaf van der Eretain, przybył z Nazairu. Razem pomagamy obecnemu tu Wiedźminowi. Ach tak, ale co robicie tutaj u Oriany? Ona jest papierdyszy. Zrobili mi niespodziankę, a ja zaprosiłam Regisa na lampkę wina. Znamy się od bardzo, bardzo dawna. Podobno wy dwaj też się znacie, a nawet jesteście przyjaciółmi. Mało na kim mogę polegać tak, jak na Regisie. I mam nadzieję, że on tak samo myśli o mnie. Ciekawe. Wygląda na to, że przeciwieństwa rzeczywiście się przyciągają. Nie daj się zwieść pozorom, kochana. Geralt ma bardzo wiele zalet, tylko skrzętnie chowa je przed światem. Mówiliście, że pomagacie mu w wykonaniu zlecenia. Podejrzewam, że chodzi o bestię. Mistrzu Wiedźminie, może rozwiejesz moją ciekawość? Jak to jest stać oko w oko z potworem, kiedy masz tylko dwa wyjścia? Zabić albo zostać zabitym. Wbrew pozorom nie na każdego potwora rzucam się z mieczem. Z niektórymi wystarczy porozmawiać. Ciekawe, co taki potwór mógłby chcieć ci powiedzieć. Może chciałby przeprosić. Zaraz, ale za co potwór miałby przepraszać Wiedźmina? Że zabijał. Ale może czasami nie ma wyboru. Zwłaszcza kiedy trzeba chronić bliskich. Zupełnie jak ludzie. Postawieni w odpowiedniej sytuacji też będą zabijać. Rozumiesz to.
Pewnie dlatego jesteś przyjacielem Regisa. O ile dobrze cię zrozumiałem, wolisz pomóc potworowi, niż go zabić, tak? Jeśli to możliwe, to tak. Przynajmniej próbuję. Zostawmy już temat wiedźmiństwa. Regis wspominał, że pochodzisz z Nazeiru. Byłam tam kiedyś w dzieciństwie. Dobrze to wspominasz? Było wspaniale. Pamiętam, że byłam zachwycona tamtejszą modą. Najbardziej podobały mi się te głęboko rozcięte suknie. Chyba kończy nam się wino. Zaraz poślę do składziku po nową butelkę. Pozwól, że ja pójdę. Regis, pomożesz mi? Znasz się na winach lepiej niż ja. Zaraz wracamy. Serio? I będziemy kurwa gadać? Nie no, bez jaj, kurwa. Jest w tej rozmowie coś bardzo wyjątkowego, nie uważasz? Wampir, wiedźmin i księżna tu są? Bardzo, Regis. Bardzo. Dlatego chciałem z tobą porozmawiać w cztery oczy. Oszalałeś? Przyprowadziłeś tu Detlafa? Geralt, pozwól, że ci wyjaśnię. To ja wyjaśnię tobie. On jest niebezpieczny. A ty miałeś go pilnować. Mój drogi, właśnie to robię. Detlaf ufa, że uda ci się wykonać zadanie i nikogo więcej nie zabije. Przynajmniej do czasu, aż dostanie w swoje ręce ludzi, którzy porwali Renę. Dobra, zamiast w ogóle gadać im to... Słuchaj uważnie. Dowiedziałem się, gdzie są szantażyści. Siedzą w kasztelu Duntyn. To świetna wiadomość. Jeżeli oni tam są, to pewnie jest tam też Rena. Księżna podejrzewa, że będzie tam również jej dawno zaginiona siostra. I że może mieć coś wspólnego z szantażystami. Czyli musisz teraz wyciągnąć stamtąd dwie dziewczyny. I właśnie dlatego nie możemy o tym powiedzieć Detlafowi. On pragnie zemsty. Geralt, spokojnie. Musisz mi zaufać. Nie, Regis, nie możemy ryzykować. Zatrzymaj go tu, a ja pójdę do Duntyn. Sam? Sam. Bo wtedy będę miał pewność, że ani jednej, ani drugiej dziewczynie nie stanie się krzywda. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Dobrze, zajmę się Detlafem. A ty uważaj na siebie, przyjacielu. Wspaniale, Detlafie. Cieszę się, że przywołałeś te wspomnienia. O, jesteście z powrotem. Chwilę wam zaszło. Wybór wina wbrew pozorom nie jest taki łatwy. Zwłaszcza jeżeli pić mają je tak piękne i znamienite damy. Regis jak zawsze szarmancki. Tym bardziej mi przykro, że nie dokończę z wami tej drugiej butelki. Obowiązki wzywają. Wasza miłość... To była przyjemność. Dziękuję ci za pomoc. Jesteś nieoceniona. Geralcie, odprowadzisz mnie? O nie! Dobra, to w kasztance. Trzy wampiry wyższe. Nie ufam. Muszę nie przyznać, że masz naprawdę niezwykłych przyjaciół. Ten Detlaf to bardzo intrygujący człowiek. Nie spodziewałbym się, że dzisiejszy wieczór skończy się w taki sposób. To prawda, ale nie wyciągnęłam cię stamtąd na romantyczny spacer. Chciałam upewnić się, że wiesz, co masz robić. Wiem. Udam się do Duntyn. Zdecydowałam, że będą cię wspierać moi gwardziści. Spotkasz się z nimi w młynie hrabiego de la Croix. To nad rzeką Saint-Retour. Nieopodal karczmy Kuroliszek. Damien i jego ludzie będą tam na ciebie czekać o północy. Wspólnie przeprowadzicie atak. I wyciągnął miecze, kurwa, już? Ja pindole. Ja pierdolę, serio? Kolega się zachowuje, kolega jest w Beauclair.
1500. No chyba nic, nie pozostało. O jak... Jak dalej chodzić z tą fabułą? No kurwa, nie spodziewałem się, ale mamy 4 punkty do wydania. Każdy punkt zatrucia, a jeżeli wygra obrażenia zadane miecem, masz znaków. Tutaj, przeciwko ludzkim odprawdy na kontrolę oraz potworą, a tym mieciem to nie to. No, dobra. Pójdźmy w Szelmieszkę. Mogę to też wykorzystać, ale nie teraz. Przeklęty chód! Zostanie zagrożony znak świata od dotka 2522 obrażenia, kurwa, to jest to! Dobra, nie mam wyboru. Ty właśnie, to jest fajne osiągnięcie. Dodatka kieszeń. Dzięki umiejętności w spadzeniu wtedy masz dodatek do dodatkowej kieszeni. Kolejne umiejętności, które możesz aktywować w dodatkowej kieszeni, musi cię pokrywać kolorem aktywacji mutacji. Rozwiązane mutacje... Dziękuję, są. A. Rozwiązane mutacje oznaczone kolorem złotym w rynku kilku odsetów motrynów, ale pozornym są używane do alchemii. Dobra. Dobra, to tutaj chyba damy po prostu... A dajmy na Helmie, co mi tam? A nie, opóźniony rozkład już jest. Każda dawka, przekracza 30% magmany. Chyba na pewno dałem, ale choć nie wiem. Dobra, co mi tam? Czy złożę spadnie do 0 punktu, a więc stoiam na usyle do jej otowienia. A trochę to fajnie zadzmi, ale... Aha! Kolor zielony to jest, dobra, to... No dobra, dam celny rzut. No dobra, dużo w ogóle tracę, bo... Zagadamy już zbroję. Miecze zostawiam. Masę taką mogę sprzedać chyba komuś. Ale dobra. No to zawsze tu mam w ogóle. I dużo win. Którego chętnie mogę sprzedać w międzyczasie. Maskę... Assassin Mutaga. Co? Ja pierdolę, są jakieś nowe? Dobra, inne tu są rzeczy, które mogę też sprzedać albo rozłożyć. Maska Magre Gochy. No dobra. Mamy też to. No dobra. Ty właśnie. Chciałem też jedną sprzedać, bo jak mamy też szkatułkę, to zawsze można go otworzyć. A, albo i nie. Dobra. Pobite gary! Bełt daje, więc... F5. Zapisany. A ja się z wami czekam, bo chyba na pewno trwa to chyba powyżej godziny.
Więc widzimy się w kolejnym odcinku Wiedźmina. To cześć i pa, pa.